Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Chrystus zmartwychwstał, alleluja. To wielkanocne pozdrowienie już od jakiegoś czasu rozlega się w naszych kościołach, w naszych domach i w naszych sercach. Zmartwychwstał to znaczy jest zmartwychwstały, jest żyjący. To nie bohater z przeszłości. Jest wśród nas, nieustannie do nas przychodzi, z nami przebywa. Pan jest z nami. Oto radość wielkanocnego poranka. I my także będziemy z Nim na wieki, nie tylko do naszej śmierci, bo jest nowe życie, życie wieczne. On czeka na nas w domu Ojca. Jak celebrować okres powielkanocny? Poniedziałek był dyngus, a potem co? Trzeba dalej cieszyć się radością Wielkiej Nocy. Jak to uczynić? Na przykład przygotować się do Pięćdziesiątnicy, czyli do zesłania Ducha Świętego. Miłość Boża jest ciągle świeża i nowa i Duch Święty ciągle przychodzi. Dlatego zapraszam Was na 7-odcinkowy serial, 7-tygodniowe przygotowanie do zesłania Ducha Świętego. O Duchu Świętym pragnę mówić i Ducha Świętego chcemy spotkać, ożywić z Nim swoją więź, bo On nie jest jakąś energią. Owszem, odczuwamy Go jako moc, która się nam udziela, ale jest przede wszystkim osobą. Kiedy Pan Jezus przyszedł po zmartwychwstaniu do Wieczernika, co powiedział do apostołów? Pokój wam. I dodał, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są odpuszczone, a którym zatrzymacie są zatrzymane. Weźmijcie Ducha Świętego. Duch Święty jest ofiarowany, ale trzeba go wziąć. Wziąć, zaprzyjaźnić się z Nim, pogłębiać tę więź i korzystać z tej niezwykłej znajomości z kimś, kto jest osobą. To trzecia osoba boska, Duch Święty. Ale jak Duch Święty do nas przychodzi, to nigdy nie przychodzi z pustymi rękoma. Przynosi swoje dary i charyzmaty. To o tych darach i charyzmatach chcę mówić w tym naszym 7-tygodniowym przygotowaniu do Pięćdziesiątnicy. Co to są dary Ducha Świętego? Można je porównać do aplikacji na smartfonie. Możemy mieć bardzo dużo ciekawych aplikacji, ale ważne, żeby z nich korzystać, bo inaczej leżą nieużywane. Dary Ducha Świętego można porównać do oprogramowania komputera. 7 wspaniałych programów i bywa, że też z niektórych w ogóle nie korzystamy. A zatem trzeba te dary poznać i znaleźć instrukcję obsługi. I o tym chcę mówić. Dzisiaj pierwszy z darów, który nazywa się mądrość. Nieraz wiedzę myli się z mądrością, ale mądrość to coś więcej niż wiedza. Można być chodzącą encyklopedią. Można wygrywać wszystkie teleturnieje, być prawdziwym komputerem, ale mądrość uwzględnia nie tylko wiedzę, to zdolność do podejmowania decyzji. Mądrość liczy się ze złem i dobrem moralnym. Mądrość uwzględnia przyszłość. Zatem jak zdobyć mądrość? Bo Pan Bóg chce, abyśmy mieli udział w Jego mądrości. Chce jako Ojciec, aby dzieci były mądre. I mądrość wiąże się też z pewną umiejętnością życia. Zauważcie, że każdy z nas woli zjeść obiad u kobiety, która 40 lat stoi przy kuchni i nigdy nie przeczytała książki kucharskiej, niż u takiej, która przeczytała 7 tomów różnych książek kucharskich, ogląda wszystkie kanały kulinarne, a niestety nie potrafi dobrze usmażyć naleśników.
Czasami tak bywa. Zatem jak zdobyć mądrość? Po pierwsze, trzeba o nią poprosić Pana Boga, tak jak Salomon otrzymał władzę i nie poprosił o bogactwa, o sławę, poprosił o mądrość. I Pan Bóg udzielił mu tego daru. Niejednokrotnie słyszymy o mądrościach Salomonowych, o tym, że z pustego i Salomon nie naleje, i o Salomonowym rozwiązaniu. Ale modlitwa o mądrość to za mało. To tak, jakbyśmy poprosili o jabłko, na przykład tak ładne jak to jabłko. Prosimy o jabłko, a Pan Bóg ofiaruje nam pestkę. Patrzymy na tą pestkę, wkładamy do szuflady, zamykamy szufladę i nadal prosimy o jabłko. Po 20 latach Pan Bóg odzywa się z nieba i mówi: co mnie tak długo prosisz? Już ci to dałem. Dałeś, Panie Boże, kiedy? 20 lat temu. Gdzie? Zajrzyj do szuflady. W szufladzie? Tu jest pestka. No właśnie, ale jakbyś tą pestkę wsadził do ziemi i pielęgnował, to dzisiaj, po 20 latach, miałbyś już nie tylko jedno jabłko, ale całą jabłoń z mnóstwem pięknych owoców w postaci jabłek. I na tym polega zdobywanie mądrości. To modlitwa i współpraca z łaską, z tym darem mądrości. Co zatem robić, by z tej pestki kiedyś pojawiła się jabłoń z tak wspaniałymi jabłkami? Po pierwsze, trzeba szukać ludzi mądrych. Kto z kim przestaje, takim się staje. A zatem te spotkania mogą mieć charakter osobisty, ale także lektura wartościowej książki, udział w wykładzie, oglądanie ciekawego programu, zajrzenie do kanału internetowego, gdzie spotykamy interesujące nas konferencje i prolekcje, to spotkanie z mądrymi ludźmi. Czasami ci mądrzy ludzie są już po drugiej stronie życia, wieczności, ale wciąż są mądrzy i wciąż możemy ich spotkać. Lektura dzienniczka świętej Faustyny, Jana 23, wyznań świętego Augustyna, to spotkanie z mądrymi ludźmi. Kolejny element zdobywania mądrości to uczenie się na błędach, najlepiej cudzych, ale niekiedy trzeba na swoich. Jak jadę za szybko na zakręcie, nie zachowuję ograniczenia prędkości i wpadam do rowu, samochód wymaga remontu, a ja następnym razem już nie jadę 60, ale 40 na godzinę i moja podróż jest bezpieczna. Nauczyłem się na błędzie. Nie przerażajmy się błędami, bo one mogą się zdarzyć. Kto nie robi błędów? Ten, co nic nie robi. Siedzi w fotelu i narzeka na wszystko i na wszystkich. Kto cokolwiek chce zrobić, ten robi błędy. Takie jest prawo życia. Ale ważne, by na popełnionym błędzie się nauczyć. Inny środek do zdobywania mądrości to otwartość na rady, poradzić się innych. Nie udawajmy, że zjedliśmy wszystkie rozumy, poradzić się starszych, zadzwonić do znajomego. Jak widzisz tą sprawę? Bo ja mogę mieć błędny ogląd. Jestem pod wpływem emocji, nie wiem, czy właściwie chcę to rozstrzygnąć. Wysłuchać rady innych. Czy z tej rady skorzystamy, to jest zupełnie inna sprawa. Ale wysłuchać. Wreszcie, żeby zdobyć mądrość, trzeba posiąść umiejętność zdobywania różnych praktycznych zalet. Innymi słowy, umiejętności. Na przykład potrafię przyszyć guzik, ugotować dobry obiad,
naprawić spłuczkę w łazience, zmienić koło, porozumieć się po ukraińsku i po angielsku. Im więcej umiem, tym większa moja korzyść i mogę też tymi darami służyć innym. I wreszcie ostatni ważny środek to czytanie Pisma Świętego. Kto szuka mądrości, ten szybciej czy później do tej książki trafi, bo tam jest wszystko. Opisane jest wyniesienie człowieka, ale także jego słabość i zdolność do upadku tak wielkiego, jak zdrada przez Judasza, czy zaparcie się Chrystusa przez świętego Piotra. Bywa, że ktoś czyta Pismo Święte, mówi, ja nie mogę tego czytać, zamyka, wychodzi i za 3 godziny popełnia błędy, przed którymi Pan Bóg chciał go ostrzec, przez to święte zgorszenie umieszczone na kartach Pisma Świętego. A zatem, żeby zdobyć mądrość, trzeba o nią się pomodlić, uczyć się na błędach, zdobywać różne życiowe umiejętności, być otwartym na rady innych i czytać Pismo Święte. Jednak Biblia zawiera ważną przestrogę. Pod koniec życia Salomon stracił mądrość, zgłupiał. Dlaczego? Interpretatorzy mówią, że zgubiła go pycha. Jeśli ktoś jest mądry i słyszy z prawej i z lewej, z góry i z tyłu, że jest bardzo mądry, bo może obiektywnie tak jest, to musi uważać. Bo diabeł przez pychę szuka klucza do jego serca, a pycha z nieba spycha i spycha z piedestału mądrości. Duchu Święty, Ty mieszkasz w nas, pomnóż we mnie dar mądrości i daj nam cierpliwą współpracę z tym darem, abyśmy wydawali piękne owoce naszego życia. Amen. Któż jak Bóg? Do zobaczenia w następnym odcinku. I jak zawsze, Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.